Dzień dobry, witam serdecznie. Małe sprostowanie. Bonner do 16. Od 16 już Fellow Mind Poland, czyli tak naprawdę firma Bonner w zeszłym roku zdecydowała się do tego, aby dołączyć do międzynarodowej grupy, a dwa dni temu wykonaliśmy ostatni krok, czyli zunifikowaliśmy wszystkie 16 spółek w całej Europie i teraz jesteśmy znani pod jednym brandem jako Fellow Mind Poland. No dobrze, ale do dzisiejszej tematu prezentacji. Tak naprawdę tematem dzisiejszej prezentacji jest Smart and Human Factory, czyli właśnie koncepcja, którą opracowaliśmy wspólnie z wszystkimi spółkami w grupie, odpowiadająca na potrzeby przemysłu, firm produkcyjnych w obliczu nadchodzących zmian. Myślę, że te zmiany dzisiaj były wymienione już przez wszystkie możliwe przypadki i każdy tak naprawdę dokładniej opisywał tą czwartą rewolucję przemysłową. Bardzo podobała mi się podczas jednej z prezentacji takie porównanie, kiedy pokazano ulicę Nowego Jorku w 1900 roku, gdzie była tylko jeden samochód i cała reszta dorożek, a po 13 latach już były same samochody. Czyli tak naprawdę widzimy, że ta rewolucja się dzieje, a ta, która teraz dzieje się jeszcze szybciej. Czyli ta czwarta rewolucja przyniesie nam zmianę z taką siłą i z taką skalą, którą do tej pory tak naprawdę nie znaliśmy. I branża produkcyjna, która przed tymi zmianami stoi, tak naprawdę nigdy już nie będzie taka sama. Zmieni się wszystko dookoła niej i ona też będzie musiała się zmienić. Technologia, która tak naprawdę może być akceleratorem zmian, powinna tak naprawdę wspierać nas w tym, abyśmy do tych zmian się przygotowali możliwie jak najlepiej. Bardzo często mówi się o dzisiejszych organizacjach, że powinny być agile, czyli powinny być zwinne. W Fellow Mind wierzymy, że zwinność to jest właśnie takie ustawienie organizacji, takie ustawienie jej procesów, aby jak najszybciej się do tych zmian dostosować i aby jak najszybciej móc zaadaptować to, co dzieje się dookoła nas. Podchodząc do tej koncepcji Smart and Human Factory, wyznaczyliśmy sobie cztery obszary, w których technologia powinna wspierać dzisiejsze organizacje. Po pierwsze to oczywiście pracownicy. Technologia sprawiła, że pracownicy w inny sposób poznają się, w inny sposób uczą się, w inny sposób współpracują. To my powinniśmy teraz stworzyć im środowisko, w którym technologia będzie im to jak najbardziej pomagała i będzie ich faktycznie rozwijała. Po drugie to oczywiście nasi klienci. Wszyscy wiemy, że klienci w dzisiejszym czasie są bardzo nastawieni na spersonalizowane produkty, na spersonalizowaną ofertę. Ich wymagania się zmieniają, a technologia powinna nam tak naprawdę pomagać w tym, aby te trendy dotyczące ich wymagań czy potrzeb przewidywać i dopasowywać się do nich. Po trzecie to oczywiście optymalizacja procesów, ale nie taka optymalizacja procesów rozumiana stricte w obrębie jednego zakładu przemysłowego. Optymalizacja procesów w rozumieniu całych ekosystemów. Dzisiaj, kiedy patrzymy sobie na konkretne branże, bardzo często są to wręcz ekosystemy, w których wszyscy dostawcy, producenci czy konsumenci wymieniają się informacjami, aplikacjami, danymi, tworząc pewnego rodzaju ekosystem. My, przygotowując organizację, powinniśmy stworzyć ją w taki sposób, aby ona mogła te dane importować i aby mogła te dane wykorzystywać. No i po czwarte, ale chyba najważniejsze, to zrównoważony rozwój i to, jaki mamy wpływ na nasze środowisko. I wychodząc wychodząc z tych czterech obszarów, stworzyliśmy koncepcję Smart and Human Factory, która wykorzystując platformę technologiczną Microsoft, podpowiada organizacjom, co i w jaki sposób wykorzystać, aby się do tych zmian dostosować. Ale co jest też istotne, w naszej koncepcji to człowiek jest w centrum wszystkiego, bo uważamy, że technologia powinna pracować dla ludzi. Czyli jeżeli popatrzymy sobie jeszcze raz na te cztery główne obszary, to technologia powinna nam po pierwsze pomóc zaangażować naszych pracowników, dostarczyć im odpowiednią wiedzę, pomóc im się komunikować i współpracować. Technologia powinna nam też zbudować odpowiednie połączenie z naszymi klientami, tak aby wykrywać ich potrzeby, aby dopasowywać nasze produkty do tego, żeby tym potrzebom sprostać. Po trzecie, oczywiście powinniśmy tak zbudować naszą organizację, aby mogła ona dostosowywać się do ciągłych zmian, czyli nasze procesy dostosować się do ciągłych zmian w naszym ekosystemie. No i po czwarte, abyśmy produkowali produkty, które ludzie chcą, a których planeta potrzebuje, czyli aby ten nasz rozwój był zrównoważony i dostosowany do naszego środowiska naturalnego. No ale zacznijmy sobie od pracowników. Tutaj tak naprawdę powinniśmy się skupić na trzech podstawowych częściach. Po pierwsze,
Po pierwsze tego, jak nasi pracownicy się uczą, czyli wszelkiego rodzaju rzeczy dotyczące wiedzy, którą muszą posiadać. Po drugie to to, jak współpracują ze sobą, czyli to, jak komunikują się zarówno między swoimi zespołami, ale też z klientami czy z dostawcami. A po trzecie to, jak my jesteśmy w stanie ich wspierać. Zwłaszcza w takich sytuacjach jak teraz, kiedy to wsparcie bardzo często musi być zdalne, czyli wiedza jest gdzieś bardzo, bardzo daleko, a pracownik będzie jej potrzebował tu i teraz. Ciekawym przykładem może być jedno z naszych wdrożeń dla firmy Miele, która zgłosiła się do firmy FellowMind, ponieważ chciała stworzyć pewnego rodzaju kulturę cyfrową dookoła innowacyjności i rozwoju. Tak naprawdę dla firmy Miele stworzyliśmy społecznościowy intranet, który zastąpił dotychczasowe narzędzie, które nie cieszyło się zbytnią popularnością, ale tak naprawdę intranet, który pełni dodatkową funkcję budowania kultury opartej na wiedzy i na innowacyjności. Co ciekawe, rzeczy do tej pory zamknięte w głowach projektantów czy w biurach projektowych zostały rozpropagowane. Dzięki temu wszyscy pracownicy mogli czynnie uczestniczyć w budowaniu nowych produktów, w ich ocenie czy zgłaszając swoje uwagi. Przez to jeszcze bardziej byli zaangażowani i zmotywowani do tego, żeby faktycznie pracować w tej organizacji. Druga część to oczywiście klienci, o których mówiliśmy. Tutaj powinniśmy się skupić na trzech głównych elementach. Po pierwsze to budowanie widoku 360, czyli zbudowanie pełnej bazy wiedzy o klientach, jaką mamy. Po drugie to wykorzystanie wszelkiego rodzaju mechanizmów sztucznej inteligencji do śledzenia, kojarzenia faktów, trendów, tego abyśmy mogli się jeszcze jak najbardziej dopasować do naszych klientów. Po trzecie to elastyczny model biznesowy. To znaczy powinniśmy się tak zbudować naszą organizację, abyśmy mogli dostarczać rzeczy, których klienci chcą. Bardzo często teraz się mówi w firmach produkcyjnych product as a service, czyli produkt jako usługa. Z taką rzeczą też wyszedł nasz klient, firma Normed, czyli zmiana koncepcji biznesowej. Firma Normed to tak naprawdę 13 tysięcy wielkich, ciężkich maszyn pracujących bardzo głęboko w kopalniach, ale firma Normed zauważyła, że tak naprawdę planowanie produkcji zależy od tego, jak te maszyny efektywnie działają. I chciała wyjść do swoich klientów z pewną proaktywnością, to znaczy chciała przewidywać, kiedy te maszyny mogą wymagać przeglądu. Zbudowaliśmy specjalnie dla nich platformę, która z setek czujników w najbardziej newralgicznych miejscach zbierała dane, a sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie przewidywało, w jaki sposób powinniśmy z tymi maszynami pracować, aby one były jak najbardziej efektywne. Dzięki temu firma Normed z biernego gracza stała się aktywnym elementem całego procesu dostarczania usługi, jaką były te maszyny. Czyli tak naprawdę zmieniła swój model z produkcyjnego na stricte usługowy, dostarczając maszyny i ich obsługę. No dobrze, ale to wymagało też zmiany w procesach. Zmiana w procesach jest jak najbardziej konieczna. Tutaj, tak jak już mówiłem na samym początku, istotne jest to, abyśmy dostosowali się do tego, żebyśmy mogli pracować w całym ekosystemie wraz z naszymi dostawcami czy wraz z naszymi klientami. Ciekawym przykładem jest firma Opra, o której chciałem też chwilkę powiedzieć. Firma produkująca turbiny gazowe, które zamieniają gaz w bardzo zieloną energię przy niskiej redukcji spalin. Firma ta bardzo wyspecjalizowana działała na dziesiątkach systemów. Każdy z systemów zajmował się jednym elementem, który był bardzo istotny. W pewnym momencie zauważyła, że traci efektywność właśnie z powodu tego, że nie są zintegrowane. Kiedy firma zaprosiła nas do współpracy, rozpoczęliśmy tak naprawdę od zbudowania jednego modelu biznesowego i zbudowania jednej platformy, w której osadziliśmy wszystkie funkcjonalności, które były dla tej firmy istotne. Jednym z ciekawych elementów rozpoczęliśmy współpracę od zaprojektowania systemu opartego o Microsoft Dynamics 365 do zarządzania drużynami serwisującymi dane turbiny. Bardzo często były to zewnętrzne firmy, które przyjeżdżały na dane miejsce serwisu, nie miały kompetencji, nie miały narzędzi, ponieważ nie były dostatecznie poinformowane. My stworzyliśmy system, który dodatkowo dystrybuował informacje, jakie konieczne naprawy są przy tej konkretnej turbinie, jakich narzędzi będą potrzebować, czy jakich kompetencji. Dzięki temu wciągnięcie jakby tych zewnętrznych firm do naszego systemu sprawiło, że ten cały łańcuch wartości był o wiele pełniejszy i tak naprawdę efektywniejszy dla naszych klientów. Ostatnim elementem, który jest tutaj, to oczywiście ten zrównoważony rozwój. Coraz częściej nasi klienci zwracają uwagę, czy
to, co dostarczamy im jako produkt, jest faktycznie produktem, który jest co najmniej neutralny dla naszej planety, ale na pewno jest też produktem na pewno nieszkodzącym. Tutaj coraz częściej musimy dbać o to, żeby nie tylko sam nasz proces produkcyjny, ale też wszystkie surowce, które wykorzystujemy, czy też współpracownicy, z którymi pracujemy, czy podwykonawcy, też byli zgodni z całą tą ideą zrównoważonego rozwoju. Ale my też chcieliśmy pokazać tutaj, że można wykorzystać technologię do innej strony, jeżeli chodzi o środowisko naturalne i jeżeli chodzi o to, jak z nim współpracujemy. To chyba jeden z ciekawszych projektów, z którym mogliśmy uczestniczyć. Projekt tak naprawdę polegający na tym, aby stworzyć w północnym regionie Holandii, Niderlandów, jeden z najbardziej efektywnych i innowacyjnych obszarów rolnictwa. Do tej pory rolnictwo w większości przypadków opierało się na wiedzy, przewidywaniach, doświadczeniu rolników, osób zajmujących się tego typu rzeczami. My podeszliśmy wraz z firmą Microsoft trochę inaczej do tego procesu. To znaczy, wykorzystując setki różnego rodzaju czujników, wykorzystując satelity do przewidywania, do raportów pogodowych, wykorzystując sztuczną inteligencję i różnego rodzaju algorytmy do agregacji tych wszystkich danych, stworzyliśmy system, który podpowiada najbardziej efektywne działania, jakie powinny być robione, aby ta uprawa była jak najbardziej efektywna i jak najbardziej zgodna z tym obszarem. Co jest istotne dla tego projektu, to też to, że jest to pewnego rodzaju model, który można przenieść na każdą inną część świata, czyli jesteśmy w stanie ten model uruchomić też w innych częściach świata, wykorzystując to środowisko naturalne, które jest w danym regionie i dopasowując się do tego, jaką uprawę chcemy zrobić. No dobrze, podsumowując, przeprowadziłem Państwa bardzo szybko przez te wszystkie cztery obszary, które według nas są czterema głównymi wyzwaniami, jakie stoją przed firmami produkcyjnymi, poczynając od naszych pracowników, poprzez klientów, środowisko naturalne czy naszą optymalizację procesów, pokazując, jak technologia może w każdym z tych elementów wspierać nas i budować tak naprawdę przewagę konkurencyjną w oparciu o najnowsze technologie. Ale akurat w przypadku nas nie zapominamy o tym, że technologia buduje połączenia, ale to tak naprawdę ludzie nadają im faktyczny sens, czyli ten meaningful connections. Dziękuję Panu Państwu za tą prezentację. Gdyby były jakieś pytania, na pewno zachęcam do kontaktu bezpośrednio ze mną, czy też poprzez naszą stronę internetową. Bardzo dziękujemy.